Hej, hej, witam was, Staniu, witam was serdecznie w przygodach z Oxygen Not Include. Dokładnie, rozpoczynamy kolejny cykl, 22 cykl, w sumie jesteśmy w trakcie. I dostałem sporo porad. Dziękuję po raz kolejny za poradę. Powiem wam, pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, po zalogowaniu się. Toalety. Toalety są przepełnione i to mnie boli, Druga rzecz, którą będę chciał dzisiaj, pierwszą rzecz, którą w sumie będę chciał zrobić, czyli toalety, a drugą, jaką będę chciał zrobić, przebuduję system tutaj żywieniowy, bo okazuje się, że tutaj mamy, zawitał nam tlen i przez to, sterylna atmosfera skacze, raz jest, raz nie ma. Ja się boję, że to wszystko zaraz dostanie bakterii. W sumie nie jest dużo, bo tu mam tylko 7 bakterii, tu mamy jedną bakterię, to nie jest dużo, ale... Jeżeli ja zacznę tu kopać, ten tlen zacznie uciekać do góry, to się to zacznie psuć. Ja tego nie chcę, ja chcę to całkowicie przebudować. Poza tym, mój poziom czasu, jaki tracę na, choćby nawet na czas podróży przy jedzeniu, cook supply albo jedzenie 2%, to jest strasznie dużo. Strasznie, nie strasznie, niby nie strasznie, ale jednak wolałbym to ogarnąć. Dlatego też przebudowuję całą tą część kuchenna. Jak część kuchenna, ale część ta dostarczyciela jedzenia, no muszę to ogarnąć, natomiast inaczej. Ale zanim to zrobimy, oczywiście przypominam o łapkach, o subskrypcjach i o polecaniu. Pamiętajcie, każda, nawet najmniejsza wasza aktywność, czyli ten kciuk do góry i komentarz pod filmem jest mile widziany przez YouTube'a i YouTube lepiej mnie pozycjonuje. Tak jest, więc zapraszam was do aktywności, aby więcej osób poznało mój kanał. Dobra, to się bierzemy tak. Jeżeli toaleta jest na full, to wyczyść były toaletę i poziom 9. Zajmie się tym Joshua, bo Joshua w sumie jest trochę tego, więc ja mu tu priorytet, bo on chciał gdzieś tam iść indziej, ale nie dam mu. Do tego jest tak, tu sprzątanie na 9 też ustawiamy. I tym mógłby się... GameFox, wiesz co, ty zostań tu. Tak, żebyś tam nie zlazł nam do tego. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o jedzenie, jedzenie nawet zagarnięte, bochenek wszy, dobrze jest, wszystko w porządku. Ale wiecie co, to robimy tak, wszystko pod zburzenie. Ustawiam to. To i to. I tutaj daję płytki na 9. Tutaj i tutaj dam drzwi pneumatyczne, kraty kratkowane. Niech to tak będzie. I tutaj dam kopanie w tym miejscu, proszę mi tu wykopać. Tu będę chciał zrobić laboratorium, ale jakieś inne laboratorium, przenieść to, co mamy tutaj. Dlaczego? Dowiecie się już niedługo. Natomiast teraz pora się zająć tym, więc tak, burzenie. Robimy burzenie na ten element i na ten. Tego się pozbywam całkowicie. Tutaj daję za to drabinki. W tym miejscu i w tym miejscu. To proszę mi przekopać na 9. Tego mam, chcę tutaj nie widzieć. Tego i tego. Tutaj mamy nawóz, więc na pewno nawóz się przyda tutaj do naszej stacji rolniczej. Ja nie zrobiłem temu jedzenie? Joshua, powiedz mi, ty nie masz stolika do jedzenia? No wiedziałem, ja coś przegapiłem. To była moja wina, naprawdę. Stół dla Joshua, który nie ma jedzenia. Zrobiłem ci śpiocha, ale nie zrobiłem ci jedzenia. No widzisz, jestem zły, niedobry człowiek. Bardzo zły, niedobry. No nie budujecie nam, halo? Bo on tu wejdzie, mi bałagan zrobi, pip. No właśnie, o tym mówiłem. Dobra, mierz o to. Budujemy to, te dziewiątki. Tak, to są dziewiątki. To proszę też na 9 i to na 9 potraktować na seria. Bo jednak, no sorry panowie. Bo to musi być ogarnięte jeszcze dziś. Jak to zrobimy, to będziemy mogli dalej tworzyć. Natomiast ja chcę z tego pipa się pozbyć stąd. No kurczę, to jest niedobrze. Niedobrze w taki sposób oni sobie podejść do tematu. Tak, GameFox. GameFox nie, Tytus. Latek szalony. To bierzemy u porządku na 9. Proszę mi stąd zabrać. I to z tego co pamiętam, ma być tu. 9, jajko stworzenia. Jajku larwy. Tak, pisaliście mi o tym jajku, że ma ono być w dwutlenku węgla, bo ono jak się wykluje, to zacznie mi produkować ten zwierzaczek, wykluje, dorośnie, to będzie mi produkował ropę. Tak, o tym wiem. Przeczytałem sobie tutaj w tej fajnej książeczce, bardzo ona sympatyczna jest. Dobra, to ładnie przekopuję. No, GameFox, proszę cię. Ja wiem, że tutaj 9? 9, dobrze. Czyli jak są budową? To budujecie tak od niechcenia, widzę. Tak, teraz się wziąłem zaburzenie. Dobra, wiecie co, tutaj trzeba drzwi pneumatyczne też tu wstawić, bo nie chcę, żeby ten nasz przyjaciel Pip wlazł tutaj.
A tu już go zamknę w tym miejscu. Tak chcę, żeby on był tu już zamknięty, jak najbardziej. Dzięki temu... A, i tutaj kabelek go rozwaliłem. Tak, no, oczywiście, jestem bardzo inteligentny. Ten dyfuzor tlenu też wyburzam, żeby on się tutaj już nie znajdował. Natomiast ten tlen przenoszę tutaj, centralnie. Bo po co mi iść w tą stronę z tlenem, skoro ja tutaj bardziej zależy mi na łóżkach i na tych terenach. Zwłaszcza, że ten dyfuzor, nie wiem dlaczego, go usunął. No, ale mniejsza o to, usunąłem, nieistotne. Trzeba się teraz po tym zająć. Okej, okay, no czekam aż tu zbudują, tak? W międzyczasie będę szykował też przebudowę tego terenu. No dobra, dużo dziewiątek wyznaczonych, mam nadzieję, że to ogarną wystarczająco szybko. No bo przydałoby się. Z bakteriami na razie jest spokój. Jest w porządku. Dobra. I tutaj tak wyburzamy na dziewiątkę tego magazyna. Tego magazynu też nie chcę. I tutaj dyfuzor będzie zasilany pięknie. Natomiast te drabinki mógłbym stąd się pozbyć. Okej, okay, jakby ktoś chciał mi zrobić te drzwi. Ja wiem, że te drzwi są mało ważne teraz dla was, ale jednak bym chciał. No nie, serio. Nie wyrabiasz się safe modzie, nie wyrabiasz się. No i patrzcie, jajka będzie mi wyrzucona. No jaki psuj. No jaki to jest psuj, po prostu psuj nad psujem. Dobra, ruda miedzi. Ja chciałbym, żeby mi schodki ktoś tu zrobił. Na Cito. Ty pewnie lecisz teraz ten stolik zrobić. No jest, wiedziałem. Na pewno sobie wiedziałem. Dlaczego akurat ten stolik? Dobra, ale wiecie co? Sztaby papki dorobimy, żeby mieli co jeść, bo jednak z smażonej papki nie mieli z czego zrobić. I skill, budowa nowych... Aha, to zasoby. Skill points earned. Kto dostał? Kto dostał? Skills. Tutaj mamy Joshua. Joshua, teraz tam mam tak, kurier. Ma dwa siły i 800 kilo udźwigu. Lub sprzątanie. Przyda mi się bardziej sprzątać, więc sorry, ale dam cię tutaj. Tytus gotuje, Marta tutaj na razie uprawia, ale Marta niedługo zostanie skilled, bardzo fajnie. Oto chyba też niedaleko mu brakuje. GameFox spoko i Save Mod spoko. Dobra, to ogarniemy. A już łatwo jest tak. Damy ci tą czepeczkę ochroniarza, taką fajniejszą, niebieskiej, niebieską. Okej, okay, buduję tutaj, zbudował super. No i o to chodziło. Właśnie on chodził. Wiesz co, ale dobra, tak, zrobimy te drzwi i damy im je najwyżej cały czas otwarte. To wtedy Pip może nie... To Pip może wtedy wyjdzie. Nie wiem, czy to tak działa, czy nie. Zobaczymy. Dobra, natomiast liczę na to, że nasz kopacz GameFox zaraz tu przyjdzie. Ja chciałbym cię tutaj do kopania. O, tu. No, no, super. Proszę cię, ciśniemy tutaj, panie drogi, bo to trzeba przekopać wszystko na Cito. Naprawdę trzeba na Cito przekopać. A wiem, że mokro, ale trzeba kopać. Dlaczego kopię? Bo chcę obniżyć ten poziom wody, bo chcę się ten element tutaj pozyskać. Tak, tutaj tlen, dwutlenek węgla. O co chodzi? Chcę w tym miejscu przenieść tą skrzynię z prowiantem, tu postawić. Tylko zastanawiam się, czy to będzie jeszcze skrzynię z prowiantem, czy to będzie GameFox. Dlaczego mi nie kopiesz? Ja bym cię prosił jednak, żebyś jednak kopał. Bardzo wiem, że jesteś zmęczony w ogóle, ale wykop mi to i chłopie. Ja już się tutaj nie ruszę, nie będę tutaj przeszkadzał. Tylko tak, tu jeszcze trzeba tu wykopać. O, widzisz, jak tu wykopisz, to będziesz ty szczęśliwy, ja będę szczęśliwy, wszyscy będą szczęśliwi. O, i właśnie o to chodziło. Tutaj teraz mogę, słuchajcie, budować w tym miejscu. Tutaj? Nie tutaj. To przesuniemy o jeden, czy tak. Tu będzie płytka szła w tym miejscu. Tu pójdzie płytka druga. Tak, super, brawo GameFox, super robotę zrobiłeś. Badania skończone, super. Co mamy w badaniach? Zobaczmy. Badania były skończone. Mąszą serce. Co ja miałem robić? Niech mi się przypomni. Miałem tutaj automatyzację robioną. A tak, 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 piec węglowy. A żeby zrobić piec węglowy i te wszystkie szmery, bajery z nim związane, to potrzebujemy, tak, będę potrzebował gdzieś tu ten piec. Gdzie on jest? Zaraz, zaraz. O tu, bateria, automatyka, inteligentna bateria. Tak, bardzo mi na tym zależy, żeby to ogarnąć. Tak, wykopiesz to. O, i super, dobra. O to chodzi.
I to też chcę, żebyście wyburzyli to. Racji to. Tego ma tu nie być. A ty Marto po co wchodzi? A, po tym ten nawóz wchodzi. Dobrze, rozumiem. I to tak, to też wykopiemy. Żeby tutaj się to nie zwlekało z tym. Okej, Marta dostała skilla. Bardzo dobrze, właśnie na to czekam. I teraz tak, rolnik czy hodowca? Rolnik czy hodowca? Wiecie co, pójdę w hodowcę, bo będę chciał tą cechę też rozwijać u niej. Bardzo słuszna cecha, bardzo pozytywna. No i tutaj halogeny pneumatyczne, ktoś ogarnie. Może kiedyś ktoś, coś. Zresztą, powiedz mi, czy ty jesteś... Niski poziom tlenu. Czy ty masz coś... nie halo? Czy masz takie gemy? Nie wiem, nie rozumiem. Ale dobra, nieważne. Okej, okay, tutaj jest zbudowany, więc tutaj... Zaczniemy budować. Tylko tak, jak ja zacznę tu budować, tutaj może jednak zrobię kopanie. Obniżymy ten poziom wody. Dobra, tu może nie. To anuluję, a to wykopię. Bo to jest w sumie są surowce, które mi się przydadzą, a ten poziom wody mi tak i tak będę musiał go troszkę zmienić. Dobra. Bo tutaj, jak zacznę budować, to ten poziom wody i tak będzie się kombinował. Dobra, to zrobione. Tutaj zrobimy jeszcze taki bloczek, abyście mogli szybko przechodzić. Pomiędzy, bo dwa bloczki przeskoczycie? Chyba nie. Dobra, dajmy wam na razie drabinki. Tutaj. Powinno to styknąć. Tak, dziewiątka. To też priorytet dziewiąty burzenia. A nie, nie muszę. Dziewiątki, super. Bardzo cieszę. Bardzo mnie to cieszy. Okej, ty już tu kopiesz, super. I ten poziom pójdzie w dół. Ja wiem, że te warunki do kopania są słabe, ale jednak trzeba. No, wykop to i to. I ta woda pięknie już. Okej. Teraz ładnie pójdzie w dół. Ja sobie teraz tu zacznę budować. I o co chodzi? Ten dwutlenek węgla, jak widzicie, ciągle spada. To jest plus. Duży plus. Tu damy drabinki, żeby mogli szybko chodzić. Tak. Żeby nikt nie musiał tutaj kombinować. I tu dajemy te płytki już w taki sposób. Tak, super, o to chodzi. I ta głębokość tego sądzę, że zrobimy. No właśnie, jaka to będzie głębokość idealna? Jeżeli bym obniżył też o poziom 1, żeby tutaj im wyrównać. Zaraz, dwa. 1, 2, 3. I patrzcie, tutaj ta woda nagle zaczęła rosnąć. Czyli tutaj trzeba zostawić. Tak, to wszystko trzeba zostawić, bo ja bym to robił na zasadzie wypychania tej wody. Czyli jak ja będę coś stawiał, to ta woda będzie wzrastała, ale sądzę, że będzie wzrastała w tym miejscu, a nie w tym, co ja nie potrzebuję. Ok, prawie jednocześnie zrobione. Prawie zrobiło jednak różnicę, bo to trzeba zbyt dużo cieczy teraz mi się zrobiło. Więc to niestety muszę zburzyć, żeby ta ciecz przeleciała tam. Robota głupiego, no ale cóż, trudno się mówi. No i to wszystko tutaj trzeba zastawić. Czyli jeżeli tu będę miał. No i dobra, i teraz bym mógł zmopować to. Da radę to zmopować? Teraz da radę zmopować. No to poproszę to zmopować. I tu postawimy bloczek z powrotem. Jak to zmopujecie, to wtedy. No, ciśnienie na to mam, wiem, ogromne. I tu ustawiamy otwarte. To ma być otwarty, tylko pipa proszę stąd zabrać. O, i super, zmapowali. Teraz mogę to zrobić. I jak to ogarną? Tak, tylko pasowałoby tu jeszcze dodać drabinki, żeby mogli do tego podejść. O, w tym miejscu, to będą sobie tutaj ładnie budować. O, i będzie cacy. Mam nadzieję. Serio, dobra, wiecie co? Niech oni to kopią. No i to jest to, o czym mówiłem. Czyli tlen zaczął tu podróżować. Trochę wypchnęło go stąd. No i przez to już tutaj jest skażone, się nie pojawia i się nie pojawia. Więc po prostu ja muszę to pogarniać. Ale tak, tutaj już budowa pięknie idzie. Jest zrobione właśnie to, co potrzebuję. Czyli tutaj stopniowo będę wyburzał teraz. Tak, buduję i wyburzam, buduję i wyburzam. Taka prosta polityka tej rozgrywki. Tylko tak, tam mi nie teraz nie podejdzie chyba. No ale półko się powinien to zbudować. Więc to mogę też wyburzyć. Bardzo dobrze. I tutaj mogę sobie postawić. To mogę wyburzyć, to mogę wyburzyć. I głębokość docelowa, tak jak sobie wymyśliłem, że to będzie tak jak teraz mam. No i tutaj pięknie. Tylko tak, to wolałbym na razie anulować, bo dzięki temu będę mógł tu postawić płytkę. To
powinni postawić, albo nie postawię. Nie mogę postawić, dobra, czyli ja jeden muszę. A nie, postawili. Czekaj. Nie. O, zdążyłem. Tak, czasami się można nieźle przeklikać. Czyli to wszystko pójdzie do wyburzenia. I jak widzicie, już dwutlenek węgla w poziomie takim wystarczającym tu się ładnie zebrał. I właśnie o to chodzi. Ale nie będę tworzył skrzyni z powietrzem. Pomimo tego, że skrzyni z prowiantem, pomimo tego, że trzymałem 150, zajmują aż 4 miejsca. Natomiast w jedzeniu, jak postawię dwie lodówki, to one, każda lodówka ma pojemności, z tego co wziąłem, 100 kg, a ta skrzynia ma 150, czyli dwa razy po 100 daje mi 200, no i wchodzi tak na taką samą powierzchnię, co skrzynia z prowiantem, więc sądzę, że jak najbardziej plus. Więc tak, tu zrobimy jadalne, priorytet 9, a tutaj damy składniki potraw, priorytet 9. I później oczywiście, jak będę potrzebował, też podciągnę zasilanie, natomiast same w sobie już mają, powinny zaraz dostać, mam nadzieję, nadkładka tlenu, takie coś jak, że tak jak tutaj było, że w dwutlenku węgla to działa. Natomiast zobaczymy tu, prąd podciągnę, ale ustawię ten prąd na przełącznik. Ten przełącznik dam tutaj, albo wiecie co, nie, dobrze, w tym miejscu, abym mógł wpływać na to, czy ten prąd dostają te lodówki, czy nie. Natomiast ten teren tutaj, teraz mogę to przekopać, wykopać, tu jest nawóz, więc są cenne rzeczy, a też będę chciał jednak w pionie trzymać te wszystkie drabinki, więc no sorry, to musi być. I w tym miejscu powinna być ta sterylna atmosfera, więc tutaj lodówki nie powinny mieć z tym żadnego problemu. I to jest ogromny, ogromny plus. Jestem mega do przodu dzięki temu. I teraz tak, gdzie jest mój piesek? Znaczy piesek, no ten potworek. Gdzie on się tu schował? Czy on gdzieś tu się kręci? A tu jest, pip, dobra. Czyli jeżeli on jest tutaj, to ustawiam automatycznie na 9 i proszę tych drzwi pilnować. Natomiast teraz stawiam z tej strony, moi drodzy. Tutaj stawiamy, tylko tak, tu jedna powinna być powietrzna w tym miejscu. Tu będzie zwykła, tu będą drzwi pneumatyczne, tak? Tak, mniej więcej jakoś tak. Tędy będzie drabinka, tędy poleci ta rurka, taka szybka strażacka, którą myślę tam ogarnąć. Ale dobra, to priorytet damy na... Aha, to jest na 9, wszystko super. Tylko tak, jeden haczyk, to chcę się pozbyć stąd, bo chcę... Nie, w sumie tutaj to może... Może i nie może być. Ja bym chciał trochę to inaczej. Chciałbym, żeby ta woda bliżej do tego kucharza była. Czy jestem w stanie to jakoś poprzerabiać? Teraz zobaczymy hydro, żeby to woda była tu. Ale znowu oni muszą tutaj to demolować. I tak źle i tak niedobrze. Wiecie co? Dobrze, anuluję to. Niech sobie tą biegają po tą wodę. Tylko tutaj damy im drabinki, żeby nie musieli tutaj skakać na tym. I będzie będą happy wszyscy. I będzie na tip top. I tutaj teoretycznie powinna być teraz sterylna atmosfera. To za to ta skrzynia dobrze będzie tak trzymane, ale tutaj nie będzie nic przechowywane. Ok, to ogarnięte. Sądzę, że taki pomysł przyjmie się. Takie idealne rozwiązanie na lodówkę, która nie będzie zasilana. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Pip, jakimś cudem ty wlazłeś tutaj? Czy nie zdążyli zamknąć? To jest właśnie to, że nie zdążyli zamknąć. Dobra, nie będzie otwarte. Okej, mamy nowego duplikanta. Kto nim jest? Co tam nam oferuje? Zobaczmy w takim razie. Ale wiecie co? Zanim zerknę, bo widzę, że ktoś tu jest bezczynny. O co chodziło? Czemu, Tytus, jesteś bezczynny? Co ty wymyśliłeś? Znowu priorytety. Tytusie. A, dobra. Mój fail. Mój mega fail. Już widzę, dobra. Marta i Tytus z nim pracowali, bo nie mieli dostawy i magazynowania. Teraz powinno to się zmienić. Tak, dobra, teraz się zmieni. Ale dobra, lećmy do stacji drukowania. Co tam jest? Zobaczmy. O, 3 duplikantów i jakieś nasiona. Najpierw duplikanci. 7 hodowla. 7 hodowla i 7 siła. Tu mamy szybkość zużycia powietrza, mało. Plus 7 siła. Brzuch bez dna, no to jest problematyczne. I później wymioty, no to nie dziwię się, jeżeli on się obżera jak prosiaczek, to później wymiotuje. Tu mamy hodowlę, zmiany pęcherza i niszczycielski, no. To już prędzej tutaj.
Nocna sowa, plus 3 dla wszystkich atrybutów. O, jakie to było. I patrzcie, i znowu to jest Hassan. Te wszystkie Hassany to takie nocne marki. Plus 3 na nocne marki. Czyli 3 godziny byłby na plus 3. To byłoby super. Natomiast co to mamy jeszcze za roślinkę? Bo mamy w sumie 6 duplikantów i naprawdę nie chciałbym ich zwiększać w tym momencie. Ale nasionka. Oxyfen seed. Okej. Co to jest oxyfen? Of an oxy... seeds of an oxyfen plant. Co to jest oxyfen? Zaraz sobie ogarniemy, poczekajcie. Oxyfen. Oxyfen seed, zgadza się. Oxyfen absorb carbon dioxide and execute breathable oxygen. Czyli roślinka. Fajnie, słuchajcie, o co chodzi? Ta roślinka pochłania dwutlenek węgla, zamienia wam na tlen. Okej. Okay. Temperatura od 0,40, ciśnienie powietrza minimum 25 gram. Atmosfera dwutlenek węgla. Ziemia minus 4000 gram na cyk. Woda 19 kg na cyk. I farma. I musi być to farma. Wymaga wzrostu farma. Czyli na przykład, czy ja tego nie mogę wykorzystać dla swoich, na przykład tego pipa? No dobrze, ale farma to nie jest problem, no to farma się zbuduje tutaj, bo tutaj mamy dwutlenku węgla sporo i tutaj mamy ciśnienie z 1300 tam wymagane, jakie ciśnienie jest w tym, zaraz zobaczmy jeszcze raz. Ciśnienie, minimum 25 gram. 25, tutaj mamy, nie, no to jest minimum to ogarnięte, więc wiecie co, w takim razie tutaj posadzimy i tutaj będziemy produkować tlen. To jest bardzo fajna roślinka. Ciekaw jestem, czy mogę te roślinki przenosić. Chyba tak, bo jeżeli to będzie farma, to powinienem to dać radę. Ok, tutaj kable już idą. Powinno być wszystko ogarnięte. Jestem ciekaw, czy faktycznie tutaj te lodówki będą trzymać. Ale poczekajcie, badanie skończone. Stacja kontroli mocy. Dobrze. I brakuje mi czegoś jeszcze tutaj. Spójrzmy, jeżeli chodzi o... tą elektrykę naszą, bo tu wiecie, tu będziemy generować prąd, ale potrzebujemy metal rafinowany, a metal rafinowany chyba się robił, tylko w czym? Metal rafinowany, metal, dekor, exosuit, to chyba nie, gazy, liquids, medicine, colony, solid metal, dobra, poczekaj, rafinacja brutalną siłą, generator skalny. Okej, okay, czy to mam do rafinacji metali, czy to lecimy. O, i wiecie co, to się dobrze składa, badanie, bo dzięki temu będę mógł w tą rurę pożarową, którą chciałem zbudować, więc same pozytywy. Dobra, wiecie co, podjąłem decyzję, bierzemy to. Tak jak powiedziałem, nie chcę na samym początku cisnąć głodowanie. Kto mi głoduje? Tytus, czy głodujesz? Proszę lecieć tam i kombinować. Proszę iść sobie brać jedzenie i już. Już zadowolony, tak? Dziękuję. Nie chcę rozbudować, bo tak. Z łazienkami, z kuchnią to bym już sobie jeszcze może dał radę. Z kuchnią. Nie stołówką, tylko z pokojami. Natomiast ze stołówką bym mógł mieć problem. Ale zastanawiam się, czy tutaj wszystko, czy na pewno aby je działa. Przechowuję żywność w idealnej temperaturze. No powinno się nadać. 7 bakteria, 761. Wiecie co? Wyłączę teraz ten przełącznik. Ustawiam na wyłącz. I zobaczę, co się tu stanie. Naprawdę jestem ogromny. Ogromnie ciekaw, co tu się będzie działało. Odbywało. Właściwości pieskowe, ciepło. Dobra. I teoretycznie tutaj powinno być sterylnie. Tak, 0 bakterii na powierzchni, bo chyba 37 bakterii. I zobaczymy, czy te bakterie będą rosnąć. Tutaj nie mam nic. Tu mam bochenek 37 bakterii. Czy ja tylko mam bochenek 3, owoc ziemny i smażona papka. Okej, tu prąd wyłączyłem, więc mnie to urządza. Tu są bakteria. Tego pipa chcę tylko stąd wyprowadzić, ale dobra. Ogarnijmy to, ten tlen, bo bardzo mnie to ciekawi. Więc jedzenie, płytka doniczkowa. Czy to może być doniczka zwykła? Nie chciałbym tu na razie nic kopać, więc wiecie co, zrobimy sobie to, może nie tak, tylko doniczka, farma, ale pytanie, farma, czy to jest ta farma? Nie, stacja rolnicza to jest, przepraszam, to jest, nie,
To weźmiemy zwykłą doniczkę i zobaczyć, czy ja tu będę mógł to posadzić. Więc proszę mi to cisnąć na 9 i czy to faktycznie będzie obsłużone. Jestem ogromnie tego ciekaw. Jeżeli tak, to będzie na cito. Będzie świetnie się prezentowało, będziemy tutaj tlen. Ok, i zobaczmy, czy to jest tutaj nasiona kwiatu. O, jest. Proszę szybko mi to ogarnąć. A to mamy tylko jedno nasionko tego. No szkoda, szkoda. Tylko jedno, ale dobra. Tu coś mi tak mryga. Tylko zastanawiam się, co to jest ten znaczek. A skills points, tak? Poczekajcie, skill. Tak, oto dostał. Centrum naukowiec. Dobra, w takim razie tak. Ty masz... naukowca? Skille. Ceniony naukowiec. Ty masz tu i tutaj mamy hodowca. Dobrze. To jest ogarnięte. Bardzo, bardzo się cieszę. Ok. Wracając tutaj ci to bardzo... Nawadnianie. Potrzebujemy tylko jeszcze wody. Jak tylko wodę ogarniesz, wiem, trzeba olecić z wodą. Zobaczymy, jak to się tutaj będzie. Roślinka, która produkuje tlen. Oj, mamy. Emisja tlen 30 gram na sekundę. No. Powiem wam, że to jest jednak biznes. Mieć takie kilkanaście roślinek. Naprawdę. To będzie tlen z tego. I to mi się podoba. I tam to trzeba pilnować. Tutaj dajemy sztabie papki na rozwój. Ale moi drodzy, teraz będziemy zajmować się przebudową tego systemu jedzenia, który tutaj mieliśmy. Bo docelowo 87 to trzeba wyplenić, wykorzenić, bo i tak to nie będzie rosło dla nas. Tu mam kaktusik wykorzenić, tutaj mamy jeżowy kwiat też wykorzenić. Proszę mi to wywalić stąd i będę... Marta, proszę cię, nie śpimy tutaj. Ustawiamy na wybórz, tutaj jedzenie nie będziemy trzymać. No i bakterii tutaj celowo nie powinno być. No bo Honek już dwie bakterie. To powiem wam, jeżeli to jest faktycznie sterylne, powinno być sterylne, nie mam żadnego komunikatu, że jest sterylna atmosfera. Ale patrząc po tym, jak było poprzednio, to powinno być to sterylna atmosfera. Zobaczymy. Natomiast teraz tak, tutaj chcę kopać dalej. Kopię w tym miejscu to, wykopać. Tyle. A niech będzie to, to weźmiemy trochę surowca. No i tu, tutaj trzeba kopać. Wiem, że tutaj trzeba sporo tego ogarnąć. I tak, to zabieramy i to zabieramy. Tutaj węgla trochę jest. To jest piaskowiec, bardzo fajnie. Ale mnie to na razie nie urządza. I pisaliście mi tym o tym chlorze, żeby tutaj w stronę chloru iść, żeby tutaj robić to odkażanie i byłoby fajnie. No dobrze, pomyślimy też o tym. Natomiast teraz tak, najpierw zanim to zrobię, to trzeba tu przekopać. Tutaj, tak, bo te farmy całkowicie będą przebudowane. Jednak faktycznie trzeba to zrobić tak, na tej zasadzie, że tutaj zrobimy nie hydro, tylko jedzenie, płytkowa doniczka i tutaj będzie tak, tylko najpierw zanim się tym zajmę, to trzeba to zburzyć, abym tu sobie przerobił to wejście i na spokojnie to ogarnę. Skin Importernet, ktoś zdobył znowu skilla? Przepraszam bardzo, kto? Save mode. Save mode, mój drogi student sztuki i starszy architekt. Na razie weźmiemy, co ci daje? Konstrukcja. Student sztuki daje plus 2 do kreatywności. A może zajmiemy się tą kreatywnością jego? Dobra, skończmy architekta i pomyślimy nad dalszymi zleceniami. Więc skille zmieniam ci na czopeczkę na starszy architekt. Super rewelacja. Badania skończone, już badania, aha, pies do wypalania granat skalny, dobrze, czyli już mogę produkować stację. Stacja, to nie jest to, meble, gdzie to jest, co ja chcę, medycyna, bio, granat skalny, to jest to. Teraz to muszę gdzieś postawić, na razie to postawię chyba tu. Jaka cecha, wystrój minus 15. No nie tak, nie siak. Wiecie co? Jak tam z wystrojem u nas? No nie jest, nie ma rewelacji nigdzie. Tutaj wystrój. No tutaj tego nie będę stawiał, bo... Tylko pytę, co to produkuje? Bio. Wystrój, auto input, temperatura, przegrzenie, ciepło.
Dobra, bierzemy to. Tu postawię tymczasowo. Potrzebuję na Cito. Okej, okay. Niech to przetworzy, bo potrzebuję te baterie. Baterie inteligentne przecież, prawda? Dobra, i tak, zacznę tu kopanie dotąd. Bo tutaj dalej są bakterie. Może za daleko jeden. Dobra, dotąd. I tu też mogę wykopać aż na przykład dotąd. Powinienem móc wykopać G. Tak, dziękuję. Więc wykopiemy dotąd. I tutaj zrobimy sobie co centrum węglowe. Sądzę, że to będzie dobre. Temperatura 23 stopnie, 26. A, damy radę. Damy radę, jest w porządku. Tutaj oczywiście robię wykopki pod naszą nową. Tak, to też wyburzyć. I tu też trzeba będzie wykopać. No sporo będzie kopania. Sporo będzie przebudowy. Będziecie zadowoleni. Mówię wam. Ale jestem ogólnie zadowolony, że jest to jedzenie nawet ogarnięte. Tutaj tylko jeszcze muszę... A widzicie, tutaj mam nowe. I tu mam do zebrania. Tu mam do zebrania ci to wszystko na dziewiątkach. Pasowałoby to ustawić. Tak, bo to są wszystkie nasionka, które nam Pip zasadził. Bardzo miło z jego strony. Oj, teraz tutaj szybko. Zamknięte. Automatycznie, przepraszam. Na dziewiątce. Proszę, ogarnij to, ogarnij to. Nice, kujciątko. Miał ktoś to ogarnąć, nie ogarnął. Muszę tego Pipa przypilnować, bo chcę go ogólnie tu wpuścić. Z prostego powodu, ale o tym powodzie wam powiem później, już niedługo. Tu ustawiam oczywiście otwarte, żeby ten Pip miał gdzie wyjść. No bo przede wszystkim chcę go stąd wywalić, bo mi to śmietnik robi. A tak to nie może być, no. Bez jaj. Dobra, nie przedłużając. Stacja, meble, medycyna, bio. Tak. I prąd. I tutaj generator. O, jak ładnie wykopali. Generator dałbym tu. Czy koło tego kwiatka? Nie, bo będzie generator ciepło. A on musi mieć chłodniej. A i tak tu będzie ciepło. Tu będzie jeszcze dwutlenek węgla. To w sumie mógłbym go dać tu. Bo ten dwutlenek węgla będzie przechodził. I to jest dobra myśl, żeby węgiel dać tu. Generator. Znaczy się, tu dać magazyn z jajo stworzenia i surowce mineralne, węgiel, przemysłowy, ruda, miedzi, rolnictwo, gdzie to jest? Eksploatacyjne rudy, węgiel, właśnie tutaj, to jest na Cito. I tutaj pociągniemy już teraz te kabelki, te inteligentne. Czy most kabli, kabel, kolos, inteligentna bateria, super, ale ja chciałbym te inteligentne baterie. Gdzie one są? Logika, automatyka. Metal rafinowany 5 kilo. No właśnie, muszę mieć metal rafinowany. A czyli, żeby zrobić metal rafinowany, to jest to? Chyba tak. Dobra, sądzę, że tym się spokojnie zajmiemy, ale tak. Tutaj Pip, tylko niechby ten Pip przeszedł, to byłbym już mega szczęśliwy. Naprawdę, byłbym mega szczęśliwy. On się jeszcze gdzieś tu kręci, serio. Tutaj niestety te drabinki nie pozwalają mi tu zbudować, ale coś tym później zajmę. No, wyjdź, proszę cię, błagam cię, maleńki, no chodź. Czy naprawdę muszę tak błagać cię o cokolwiek? Ciężki klimat z tym zwierzakiem. A właśnie, jak tą priorytety mamy? Piątki, dziewiątki, dziewiątka, dziewiątka. Tu dziewiątka. Nie, tutaj już może być szóstka. Bez ciśnienia. Tu już dziewiątka, bo jest do zbierania. Tak, do zbierania. Tu siódemkę damy. Tu dziewiątki do zbierania. Tu do kopania było. Super. I tu jest siódemka do budowy. Więc tutaj damy jeszcze tylko tą drabinkę, żeby mogli skończyć budowę. I będę happy. Tak. Tylko ktoś się zajmie tym Pipem. Tym diabelnym Pipem. A tak, bo te drzwi mają dziewiątkę, dlatego tak się tutaj obijają wszyscy. Wszystko jasne, moi drodzy, wszystko jasne. Nie patrzcie, ale ten Pip nie wyjdzie. Straszny mi bałagan to robi, mi się to bardzo... Okej, okay, teraz proszę, automatycznie, już. Kto mi tutaj ogarnia? Ty, może Otto. Przyjdź na tu.
Nie tu, ja się bym bardzo prosił, żebyś się drzwiami zajął. Aaaa, Mater Deus. Kto mi te drzwi ogarnia? A zobaczę, kto tam się drzwi, przełączniki. W sumie nikt. Joshua, Tytus, Marta, Otto. No nikt w tym nie ma priorytetu. Wiecie co, to trzeba będzie troszkę to pozmieniać w takim razie. Bo jak mówię już, to trzeba już. Ach, strasznie nie ogarę. No i jak widzicie, tutaj się nam udało wszystko. Udało jak najbardziej. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Tak, tylko ten tryb musiałem wyłączyć. On jak widzicie, o, w końcu pip wyszedł. Jak mnie to cieszy. Dobra, niech teraz ktoś to ogarnie. Natomiast sądzę, że na tym etapie, co mamy, jestem mega zadowolony. Dostaliśmy bardzo ciekawą roślinkę, która będzie dla nas zrobiła oksyfer, czyli produkowała tlen. Idealne miejsce przy generatorze dwutlenku węgla, więc bardzo, bardzo plus. Chciałbym takich roślinek więcej. Natomiast co w następnym odcinku? Myślę, że na razie i tak prąd wytrzymuje, więc nie ma ciśnienia na to. Natomiast chciałbym te farmy podkręcić, bo jednak no, mamy żywność, mamy, ale głównie smażoną papkę. Natomiast bochenków, jak widzicie, jest bardzo, bardzo mało. Dlatego nie będę chciał tutaj nic kombinować z tym. Będę chciał tutaj mocno, żeby jednak tutaj było za... żebyśmy się zajęli właśnie tymi farmami. To musi być zrobione, no bo w końcu muszę to zająć. Tak jak widzicie, też tutaj ustawiłem już zadanie budowy. Mam nadzieję, że tu będzie dane. I mamy jakieś skille jeszcze na zakończenie. O, nawet dwa. Tytus, kuchnia, ale... Pytanie. Ty masz asystent badań, nie kierownik. I właśnie ty masz niby zdolności w stronę życzliwości, więc medyczna opieka by się zdała. Bo w sumie szef kuchni to jest wszystko u ciebie. Game Fox to jest górnik. No to akurat tu nie będzie żadnego problemu z przydzieleniem roboty. Natomiast dla Tytusa napiszcie mi w komentarzu, co byście chcieli, żebym mu dał. Sądzę, że mu dam tego opiekę, żeby jednak ktoś mi medycynę podstawową robił. Czy to będzie tak, czy to będzie inaczej, się okaże. Natomiast za dziś wam jeszcze raz ogromnie dziękuję. Pozdrawiam was, Staniu. Hej, hej!